Dzień dobry, w sobotnie popołudnie zapraszam na mecz, który z pewnością rozgrzeje nas do czerwoności. Przed nami spotkanie rozgrywane w ramach 10. serii gier Orlen Superligi Mężczyzn, w którym to Piotr Kowianin, Piotr Puch Trybunalski podejmie drużynę Energa Wybrzeże Gdańsk. Nazywam się Adam Malina i będę miał przyjemność skomentować dla Państwa dzisiejsze zawody i czekamy na pierwsze trafienie w dzisiejszym meczu. Pietrzonka, pietrzonka, pietrzonka i jest 1-0. Wawrzyniak, lewa połówka, Jan Stolarski, prawa. Szybko Marcin Matej Jasik, zagranie na obrót, trafia grający z numerem 6 Antoni Doniecki. Jachlewski już powraca na swoją pozycję na lewe skrzydło i do niego zagranie po raz kolejny. Mateusz Jachlewski trafia. Mosiołek, Mosiołek uruchomił Donieckiego bardzo pewnie. Obrotowy Piotr Kowianina zamienia tę akcję na bramkę numer 4. Sezony 2015-16, rocznik 84 i w dalszym ciągu zadziwia widzów Orlen Superligi i zadziwia teraz też Antoni Doniecki. Damian Domagała melduje się na obrocie Energii Wybrzeża Gdańsk. Milicewicz, samotny rajd zakończony bramką numer 4. I gdańszczanie przed szansą, by wyjść na dwubramkowe prowadzenie. I tak też się dzieje. Nie pomylił się Jakub Poważyński. Dobrze funkcjonuje gdańska obrona. Świetnie przesuwają goście. Chociaż teraz zaspali, bo niepilnowany zupełnie Filip Wadowski. Arbitrów, bardzo wysoki poziom sędziowania. Odwrócenie. Owalski. No i to jest to właśnie, o czym mówiłem. Wyjść do góry. Obrotowy w tej akcji, bo widzimy, że Mateusz Jachlewski przeszedł na prawą stronę boiska, zostaje na obrocie, ale atak wykańcza. Wolno rozgrywają ten atak gospodarze, jest sygnalizacja gry pasywnej, fantastyczny rzut. Grzesik, rocznik 2005. W swoim pierwszym ataku popisuje się taką oto akcją po 14 Enerdze Wybrzeżu Gdańsk. Poważyński, Poważyński! Bardzo dobre zawody dzisiaj rozgrywa. Goście zagrają do końca. Papina. Ależ wejście doskonałe. Dużo się tutaj dzieje w hali Relax Kowalski. Wielokrotnie byliśmy świadkami naprawdę spektakularnych bramek. Nawet z takich sytuacji w Orlen Superlidze. Paweł Kowalski! Ależ gol tego gracza. Wisienka na torcie tej pierwszej połowy spotkania. Grzesik, Swat, Paweł Kowalski. Fantastyczny gol. Z Piotrku teraz przy wsparciu swoich kibiców podwyższa prowadzenie za sprawą Pawła Kowalskiego. Pieczonka odwraca, Papina, znów Piotrek Papa i znów lepszy Artur Kot. Druga okazja do tego, żeby podwyższyć prowadzenie na plus 4. Znów ta sama zagrywka, wybiega Piotrek Swat, ale teraz zostaje na drugim obrocie. Grzesik, Grzesik, Grzesik! Adam Witkowski, pewnie pojawił nam się między słupkami, numer 16. Ależ fantastyczne, wyborne wykończenie ataku, taki sam rozegrania ataku, chociaż inna końcówka. Jest ostrzeżenie o grze pasywnej, jest doskonała interwencja Adama Witkowskiego. Wznawia grę Filipowicz, Stolarski, Stolarski, Stolarski! W samo okienko podają rękę swojemu przeciwnikowi, jest miejsce na skrzydle, ważna akcja, jest gol, jeszcze Poźniak, jeszcze uruchamia atak swojej drużyny. Stępień, Stępień w samotnym rajdzie, rzut karny. Jachlewski, Jachlewski, jest gol. Czas zatrzymany. Nie pozwala. Chwala arbiter grać dalej. No i tak jak mówiłem, zabrakło tego czasu. Patryk Grzesik, najlepszym zawodnikiem dzisiejszego spotkania. Dobre zawody w jego wykonaniu. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłania się nisko, Adam Malina. Miłego wieczoru z polską piłką ręczną. Do usłyszenia.